Wczoraj w szkole podstawowej w Stasikówce odbył się 6. dzień regionalny. Jak co roku wydarzenie było swoistym ukłonem w stronę góralskiej tradycji. Spotkanie jest skierowane przede wszystkim do najmłodszych górali, którzy podczas Dnia Regionalnego mogą poznać tajniki góralskiego rękodzielnictwa, spróbować swoich gwarowych sił w konkursach recytatorskich czy talentów artystycznych w konkursie plastycznym. Dzień regionalny. Myśl przewodnio, kultywowanie tej właśnie naszej kultury góralskiej, poszerzanie świadomości dzieci, to jest w różnych dziedzinach. Co roku są inne warsztaty tematyczne. W tym roku są warsztaty z przyprawiania szczypków, z produkcji, że tak powiem, krypcy. W tamtym roku były warsztaty kulinarne. W jednym roku są warsztaty muzyczne, taneczne. Różnego rodzaju, żeby te dzieci nasze podhalańskie mimo wszystko zyły tą naszą kulturą. No i to z nią potem dalej kontynuowały. Goście, którzy przybyli na Dzień Regionalny, mieli okazję zobaczyć pełną różnorodność góralskiej tradycji. Oprócz tego podczas warsztatów można było dowiedzieć się historycznych ciekawostek, a nawet obserwować proces wyszywania góralskich zdobień czy powstawania kierpcy. Możecie widzieć syćko, kolorowe stroje, różnego rodzaju, wzorzystość i jak to się godo, różnorodność tych naszych stroi, jak to wygląda. Możecie usłyszeć prawdziwą gwarę, możecie zjeść prawdziwego góralskiego jedzenia, posłuchać góralskiej muzyki i to jest, może, że tak powiem, jak pokazują stare fotografie, uwidzieć troszkę tej historii, jako to bywało przed 100-200 rokami tutaj u nas na Podhalu. Dzień regionalny organizowany w szkole podstawowej w Stasikówce jest skierowany przede wszystkim do najmłodszych Podhalan. To przede wszystkim doskonała odskocznia od szkolnej codzienności, ale i możliwość zdrowej rywalizacji, między innymi w konkursie gwarowym. Poziom reprezentowany przez uczestników potwierdza zaangażowanie i zapał do działania, jakim uczniowie obdarzają coroczny Dzień Regionalny. Była bardzo mile zaskoczona. Dzieci strasznie pięknie się przyrektowały, co najważniejsze, godaje pięknie gwarom. To najbardziej ci jest, że jednak ta nasa gwara jest całe co zywo, że dzieci potrafią go dać pięknie, czysto po góralsku. I przede wszystkim też były przepięknie ubrane, na co też bardzo my zwróciły uwagę, że stroje były kompletnie przygotowane, dobrane, tak, że dzieci się bardzo ładnie prezentowały, bo to przede wszystkim ma na celu, żeby dzieci się uczyły, jako się tak naprawdę powinny prawidłowo ubierać, że musi być gorset, że musi być spodnica, koszulawe krochmolono, korole, kiercowski, skarpetki, czerwono-stązecka. O to chodzi, żeby dzieci się właśnie przy takich konkursach uczyły, jak ten strój ma prawidłowo wyglądać. Dzień regionalny był także czasem refleksji nad kondycją podhalańskiej tradycji. Pomimo wielu lat zejścia na drugi plan i wykorzeniania przez komunistyczną władzę, dziś góralska kultura przeżywa prawdziwy renesans. Przede wszystkim znowu, co mnie bardzo cieszy, jest nawrót do tradycyjnych góralskich strojów. Ja mogę powiedzieć to, co my robimy w mojej pracowni. Wracamy do starych wzorów, do wzorów muzealnych. Pozyskujemy je z różnych starych zdjęć, fotografii, z książek, żeby właśnie z powrotem ożywić te wzory, które już są zapomniane za bocą. Dzień regionalny to doskonała okazja dla najmłodszych górali do poznania historii swoich przodków, trudów związanych z góralskim rękodzielnictwem, ale przede wszystkim do zrozumienia swojej kulturowej tożsamości. Organizatorzy, dając taką możliwość najmłodszym, zapewniają góralszczyźnie pewną przyszłość, kultywowaną za kilka lat przez tych, którzy dzisiaj jeszcze się jej uczą.